Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Tak jak widzicie, nazbierało mi się trochę przesyłek. Mamy 4, więc będziemy pojedynczo otwierać. Są to jeden list z Gdańska, więc obstawiam, że to są karty od Lechii Gdańsk. A 3 to są wymiany, bądź coś w tym stylu, tak czy tak, od innych kolekcjonerów. Zaczniemy od pierwszego listu. Zobaczcie, jaki fajny znaczek. Jest to... Będzie to przesyłka od Ady z kanału Autografy Ady, który też oczywiście polecam. Ada przyjechała zbierać do Poznania bazle, ale musiała już wracać do siebie do Łodzi. Zostawiła mi kilka fotek do podpisania i w zamian za to tam jakiś autografik też przesłała. Więc już Wam pokazuję, co to będzie. Adresy tutaj zasłoniłam, bo tak jakoś dziwnie się nie chciały zamazać. I... Mamy wszystko super zapakowane. Tu już mamy pusto. Pusto. I tak, tu mamy... Tak, tu będą chyba kartki. Oj, tutaj mamy tak, jeden kupon IRC do wykorzystania. Jest fantastycznie. To była ta umowa. I ja już też oczywiście Adzi tam odesłałam. Teraz Wam pokażę autograf, który się tutaj znajduje, też oczywiście jest super zapakowany. Pewnie jak widzicie, że to już jest taki mniejszy rozmiar, będzie to autograf na karcie Panini. Aczkolwiek będzie to super autograf. Wszystko fantastycznie zapakowane, więc polecam. Marek Hamsik jest akurat. Nic nie rozedrzeć. Dziewczyna się postarała z tym zapakowaniem. O, i mamy jeszcze tu widzę podziękowania za wymianę. Wszystko zarąbiście popakowane. Kurczę blade, się ciężko otwiera. Protektorze nawet. I mamy autograf Asiera i Aramendiego. Fantastycznie, autograf Realu Madryt. Real to jest moja ulubiona drużyna. Jestem mega zadowolona. Nie będę musiała już wysyłać listu, więc Adzie serdecznie dziękuję też za wspólne zbieranie. Naprawdę jestem zarąbiście zadowolona z tego autografu. Więc jeszcze raz dzięki wielkie i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Będziemy otwierać tamte przesyłki. Tymczasem zostawiam Was z tym przepięknym autografem Asiera i Aramendiego. Carolina.